drogie, ukochane, prześliczne, przemądre pochwiczanki, informuję was, że jedna rzecz może cholernie wam pomóc. To, co wam może najbardziej pomóc, to jest rozmawianie nie tylko o modzie, nie tylko o kwiatkach, nie tylko o tym, co się robi na obiad, ale rozmawianie o wszystkim, a szczególnie z najbliższą osobą. Jeżeli będziesz rozmawiać z najbliższą osobą na temat seksu, to on się stanie niechcący przy okazji czymś tak naturalnym, jak robienie jajecznicy. On się stanie czymś tak prozaicznym, jak zakładanie kaptura. Jeżeli będziesz rozmawiała o seksie nareszcie, to stanie się on tak normalny, jak prowadzenie samochodu, które kiedyś zupełnie było czarną magią, tyle pedałów, tyle przełączników. I dlatego, kochane panie, informuję, największym problemem do pokonania to jest ten partner, który nie potrafi rozmawiać na temat seksu. Bo on to robi albo ordynarnie, albo w ogóle, a jak już coś, to się wygłupia. A to nie chodzi, żeby on się wygłupiał. I dlatego, drogie panie, bardzo często ograniczeniem, które jest do pokonania, to jest partner, który nie umie rozmawiać o seksie. I dlatego, jeżeli masz partnera, który nie umie rozmawiać o seksie, to proponuję ci na święta pod choinkę. Kup sobie moją książeczkę Zaklinacz Kobiet. Zaklinacz Kobiet. O tym, jak można w prosty sposób, między innymi, o tym, jak można w prosty sposób mówić o tym, co chce się robić. Pod choineczkę, za 5 dych, a ode mnie w prezencie dostaniesz kopertę i znaczek i dedykację, jaką sobie tylko zażyczysz. Natomiast, jak nie wpadniesz na żadną dedykację, to ci powiem w tajemnicy, że w każdej z tych książek jest gwarancja. Jeżeli ci się książeczka nie spodoba, z jakichś powodów naruszy twoje poglądy, naruszy twoje przekonania polityczne albo coś takiego, to możesz ją zwrócić tu na stronie z moim zdjęciem. Jest gwarancja, dostaniesz z powrotem całą swoją forsę i możesz milczeć jak grób do końca życia.